W infowieczorze wracamy do sprawy prezydenta Legionowa. Magdalena Brzeska oskarża Romana Smogorzewskiego o molestowanie. Na jaw wychodzą też inne kompromitujące informacje na temat byłego polityka Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Nowina-Konopka. Po prostu prymityw. No. Chamstwo prymityw. Takiego rozgłosu mieszkańcy Legionowa z pewnością sobie nie życzyli. Jednak powinien przeprosić ludzi. To ocena słów prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego z ostatniej konwencji. Czy jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna? Tak reklamował kandydatki z własnego komitetu, polityk Platformy Obywatelskiej. I tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne. Powiedziałbym wręcz, że napalone. Konsternacja, zażenowanie, wstyd. Co czują rodziny, co czują mężowie, żony, dzieci tychże kandydatów, którzy byli w ten sposób prezentowani. Ujawnienie skandalicznego zachowania samorządowca przez wiele lat członka Platformy Obywatelskiej potwierdziło to, co w Legionowie od dawna tajemnicą nie było. Na gali boksu prezydent czynił dokładnie takie same uwagi do hostes, które go otaczały, i to publicznie do mikrofonu. Ten sam styl Smogorzewski zaprezentował podczas konwencji 8 lat temu. Kolega starosta zapowiedział mi dokładnie jak tej nocy z boksem, ale później wchodziły takie długonogie hostessy. Zazdroszczę pierwszemu urzędowi. Ale na jaw wychodzą nowe informacje. Magdalena Brzeska, córka zamordowanej działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej, oskarżyła Smogorzewskiego o molestowanie. Przykro mi, że po raz kolejny poczułam się jak towar po pana słowach. Podobnie pewnie czuły się te panie na scenie i zapewne nie wiedziały, jak się zachować. Podobnie pewnie jak ja, gdy kilka lat temu postanowił pan wykorzystać swoje stanowisko, obłapiając mnie podczas jednej z imprez miejskich. W innych krajach byłby pan politycznie skończony. W tym wypadku jedyną konsekwencją skandalu było odejście z Platformy Obywatelskiej. Kandydat na prezydenta Legionowa nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Roman Smogorzewski był członkiem Platformy Obywatelskiej przez prawie 10 lat. Blisko współpracował z liderami partii Grzegorza Schetyny. Wspierał Bronisława Komorowskiego w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. Dwa tygodnie temu na osławionej konwencji poparł go rzecznik PO Jan Grabiec. Nie mogłem sobie pozwolić, znaczy nie pozwolić na to, żeby nie być razem z wami i z prezydentem, z Romkiem Smogorzewskim. Bełkotliwych wywodów prezydenta o mocno erotycznym podkładzie. No i pani od seksu. Jan Grabiec słuchał z rozbawieniem. Powiem krótko, czego oczekujemy. Po pierwsze dymisji pana Grabca, bo był na tym obecny, on to legitymizował i to jest dla mnie postawa absolutnie skandaliczna. Ja bardzo cierpliwie oczekuję komentarza ze strony koleżanek z totalnej opozycji, że wyraźnie powiedzą, co o tym myślą. Dymisji Grabca nie będzie, ucina Grzegorz Schetyna, a komentarz jego koalicyjnych koleżanek jest krótki. Nie jest nasz kandydat, Koalicja Obywatelska ma tam oddzielną listę i oddzielnych kandydatów. Koalicja Obywatelska w Legionowie ma swoją listę do Rady Miasta, ale konkurenta Smogorzewskiemu nie wystawiła. To oznacza, że rekomendacja... Zazdroszczą nam Romka Smogorzewskiego. Jaką prezydentowi Legionowa podczas konwencji wystawił Jan Grabiec, obowiązuje. Jan Grabiec siłą rzeczy dał swoją twarz Smogorzewskiemu, publicznie go popierając i wręczając mu prezent, więc w niego wizerunkowo, chcąc nie chcąc, ta cała sprawa uderza. Powinniśmy prędzej czy później stać się świadkami końca kariery politycznej pana Jana Grabca. Na razie Platforma Obywatelska Jana Grabca ukryła. Na konwencji Koalicji Obywatelskiej nie pojawił się. Krzysztof Nowina-Konopka, TVP Info.